W klasyfikacji najlepszych kickbokserów Bartosz Kowalski wyprzedził tak znanych zawodników jak Michał Głogowski, Przemysław Ziemnicki czy Adam Grześkowiak. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Nie spodziewaliśmy się z trenerem Łukaszem, że uda mi się zdobyć takie miejsce. Nie spodziewaliśmy się tego. Młody zawodnik na wysokie 5. miejsce w klasyfikacji musiał pracować ponad 2 lata. Tak długi okres startów przy tworzeniu rankingu brał pod uwagę Polski Związek Kickboxingu. Wyniki były brane z 2 sezonów. Najbardziej klasyfikowane były Mistrzostwa Polski, ale również mniejsze zawody, Puchar Polski, jak i pojedyncze gale. Bartosz Kowalski broni jednak nie składa. Niedawno powrócił do treningów po kontuzji i już myśli o pięciu się w górę rankingu. Jak mówi trener Kowalskiego Łukasz Smoliński, różnica punktowa pomiędzy Poznaniakiem a pierwszym w rankingu Michałem Węcławkiem jest tak niewielka, że można ją odrobić w najbliższych miesiącach. Bartek ma punktów 20, a lider ma punktów 25, także jest to praktycznie rzut kamieniem. 2-3 turnieje lokalne lub dobre miejsce na Mistrzostwach Polski spowoduje, że Bartek już mógłby się zrównać albo nawet wyprzedzić tego lidera, ale nie zapomnijmy o tym, że konkurencja nie śpi, wszyscy trenują, wszyscy ćwiczą. Najważniejszymi zawodami dla Kowalskiego są teraz październikowe Mistrzostwa Polski w formule Full Contact. W K1 czeka natomiast na ciekawe propozycje walk.